Hej, witam cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Czas zerknąć, co się dzieje na rynku światowym, co się dzieje na rynku krypto i dokonać podsumowania pierwszej sesji w nowym tygodniu na GPW. Pewnie była ciekawa, tak więc za chwilkę zobaczymy. Przygotowałem również skrót informacji prosto z bankiera, jak również jakieś ciekawe, istotne newsy, to koniecznie podrzuć je nam w komentarzu. A już startuję z pierwszymi informacjami. Komisja Europejska o zamknięciu granic przez Niemcy. To grozi rozbiciem jedności. W niedzielę Niemcy zamknęły granicę z Czechami i austriackim Tyrolem. Zdaniem Komisji Europejskiej może to doprowadzić do rozbicia jedności Unii Europejskiej w tej sprawie i spowodować poważne zakłócenie wolnego przemieszczania się osób. Tam już jakieś kolejki są, jakieś wielokilometrowe na granicy, z tego co pamiętam z jakiegoś innego artykułu. Lećmy sobie dalej. W takim razie Niemcy i Czechy przedłużają lockdown. Austria i Włochy łagodzą ograniczenia. Popatrzmy, wiele krajów Europy przedłuża wprowadzone z powodu pandemii szkodnika ograniczenia. Kwarantanna w Niemczech potrwa do 7 marca, w Holandii do 2 marca, w Czechach do 1 marca. Niektóre państwa, wśród nich Włochy i Austria, złagodziły część obostrzeń. Tak więc jak wyjeżdżasz gdzieś za granicę, to koniecznie warto sprawdzać te informacje na bieżąco. Lećmy dalej. W Izraelu po szczepionce Pfizera spadek zachorowań na szkodnika o 94%. No to pięknie. Wśród osób zaszczepionych w Izraelu na szkodnika preparatem firmy Pfizer liczba zachorowań spadła o 94% we wszystkich grupach wiekowych. Wynika z badania izraelskiej firmy świadczącej usługi zdrowotne. Jak widzimy, w grupie szczepionych liczba zachorowań na szkodnika, którym towarzyszą symptomy, spadła o 94%, a liczba przypadków choroby o ciężkim przebiegu o 92%. W grupie tej było 170 tysięcy osób powyżej 60 roku życia i 430 tysięcy osób w wieku od 16 do 59 roku życia. I lećmy sobie dalej. Japońska gospodarka znacznie powyżej oczekiwań. Dynamika produktu krajowego brutto Japonii w czwartym kwartale okazała się wyraźnie wyższa od szacunków ekonomistów. Mimo to w całym 2020 roku japoński PKB odnotował najsilniejszy spadek od 11 lat. Zobaczmy, jak tam po europejsku to wygląda. Licząc po europejsku, PKB Japonii było 3% wyższe niż w kwartale poprzednim oraz o 1,2% wyższe niż w czwartym kwartale 2019 roku. To całkiem nieźle. Jednakże w całym 2020 roku produkt krajowy brutto trzeciej gospodarki świata odnotował spadek aż o 4,8% rok do roku. To drugi najgorszy wynik od 2009 roku, kiedy to podczas recesji wywołanej kryzysem finansowym gospodarka Japonii skurczyła się o 5,7%. Biden chce ściślejszej kontroli nad bronią palną. Prezydent USA Joe Biden wezwał w niedzielę kongres w trzecią rocznicę masakry w szkole średniej na Florydzie do zaostrzenia przepisów dotyczących broni palnej. Obiecywał położyć kres epidemii przemocy. Prezydent zaapelował o wprowadzenie przepisów dotyczących m.in. kontroli sprzedaży broni, zakazu broni szturmowej, takie rzeczy to tylko w Stanach, magazynków o dużej pojemności oraz zniesienia immunitetu prawnego chroniącego producentów broni. Ciekawie, lećmy dalej. Ceny miedzi na londyńskiej giełdzie wzrosły do najwyższego poziomu od 2012 roku. Jak widzimy, naprawdę dosyć ciekawy news. Popatrzmy, na giełdzie metali w Londynie miedź zdrożała do najwyższych poziomów od 2012 roku w reakcji na obawy o możliwy deficyt tego metalu. Miedź w dostawach 3-miesięcznych drożeje o prawie 1%, dokładnie 1,9% i kosztuje 8406 dolarów za tonę. No to zobaczymy, jak tam dzisiaj KGH reaguje. Lećmy sobie dalej w takim razie. Cóż tutaj mamy? No kolejne podwyżki oczywiście w bankowości. No Crédit Agricole również zdecydował się na podniesienie opłat dla swoich klientów i jak jesteś klientem oczywiście tego banku, to możesz sobie teraz zastopować i zapoznać się na spokojnie z tym, jakie obniżki cię, czy obniżki chciałem powiedzieć, no obniżek raczej się nie doczekamy, a raczej podwyżki cię czekają, a ja lecę sobie dalej. Mniej węgla, więcej gazu i OZE. Oto źródła energii w Polsce w 2020 roku i to będzie dosyć ciekawe. W 2020 roku zużycie energii elektrycznej w Polsce spadło kolejny rok z rzędu. Mniej prądu wyprodukowaliśmy z węgla, w sumie jego udział w miksie energetycznym spadł do rekordowego niskiego poziomu 70%. Wzrosły generacje z gazu, wiatru i fotowoltaiki oraz import. I popatrzmy w szczegółach. Kolejny rok z rzędu wzrosła za to produkcja w odnawialnych źródłach energii, no bo to nas interesuje najbardziej. Spektakularny wzrost odnotowała przede wszystkim fotowoltaika, zwłaszcza prosumencka. Elektrownie słoneczne dostarczały do systemu aż 176% więcej energii rok do roku, czyli widzimy, że naprawdę kosmicznie, a tutaj na tym grafie masz to wszystko dosyć ciekawie zobrazowane, tak więc warto sobie zatrzymać i się zapoznać. Lećmy dalej. Gastronomia i fitness czekają na luzowanie obostrzeń. Premier tłumaczy, kiedy to nastąpi. Wraz z rosnącym wskaźnikiem zaszczepienia będziemy mogli podejmować odważniejsze decyzje w zakresie luzowania obostrzeń w tych sektorach gospodarki, które cały czas podlegają rygorom epidemicznym, powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. Premier był pytany przez dziennikarzy, jakie warunki muszą być spełnione, by doszło do poluzowania obostrzeń dla m.in. branży gastronomicznej i fitness. Jest 5 takich dużych obszarów plus system szczepień.
liczba zakażeń, liczba zgonów, liczba łóżek szkodnikowych w ogóle, czy się zmniejsza, czy zajętość ich się zwiększa. Akurat ostatnio ona się zmniejszyła. To jest dobry sygnał na za 2, za 3 tygodnie, ale zobaczymy. Ponadto liczba łóżek respiratorowych i ten piąty czynnik to jest sytuacja w krajach europejskich. Tutaj niepokoi nas szczególnie ten zmutowany wirus w wersji brytyjskiej i mutacja południowoafrykańska. Wszystkie te czynniki wraz z Radą Medyczną bierzemy pod uwagę. No to zobaczymy, trzymamy kciuki za otwarcie w końcu z siłowni, czas się ruszyć. Lecimy dalej. Polska Grupa Górnicza wypłaciła załodze czternastki. Dostałeś kiedyś czternastkę? Daj znać w komentarzu. Polska Grupa Górnicza wypłaciła w poniedziałek w całości blisko 40-tysięcznej załodze nagrodę roczną, tak zwaną czternastkę, potwierdził rzecznik spółki Tomasz Głogowski. Czternastka to coroczne świadczenie równe w przybliżeniu jednej miesięcznej pensji. Tak więc super. Popatrzmy, wypłata czternastki w całości oznacza dla spółki wydatek ponad 300 milionów złotych. Idźmy sobie dalej. Cóż tutaj mamy? Firmy kurierskie mają prawie 30 milionów złotych długu. Prawie 30 milionów złotych sięgają zaległości firm kurierskich wobec kontrahentów. Wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Ponad 23 miliony złotych stanowią długi innych firm, które nie zapłaciły kurierom za ich usługi. Największym dłużnikiem branży są handlowcy. No, bardzo nieładnie, ale aż niesamowite. Lećmy sobie dalej. Cóż my tutaj mamy? Amsterdam wyprzedził Londyn w obrocie akcjami, czyli Impost wiedział, gdzie zadebiutować. Amsterdam wyprzedził w styczniu Londyn jako największe centrum obrotu akcjami w Europie, poinformował Financial Times. Cytowany przez niderlandzkie media, brytyjski dziennik ocenia, że Amsterdam jest jednym z pierwszych beneficjentów Brexitu. No to gratulujemy i będziemy bacznie obserwować. Daj znać zresztą, jak wiesz albo masz dostęp, gdzie można rozgrywać właśnie giełdę w Amsterdamie. Chętnie się z tym zapoznam, lećmy sobie dalej. UOKiK wszczął postępowanie dotyczące awarii w domach maklerskich i to też jest ciekawe, no, pamiętamy te awarie, chyba też dużo się osób w komentarzach dzieliło tymi informacjami. Prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające, obejmujące domy maklerskie i banki świadczące usługi maklerskie, którego celem jest m.in. analiza warunków świadczenia usługi pod kątem ewentualnego wyłączania odpowiedzialności brokera za skutki awarii systemów informatycznych i telekomunikacyjnych oraz braku możliwości korzystania w tym czasie z usług, podał urząd w komunikacie. I to będzie dosyć ciekawie, a jak chcesz wiedzieć, które są tutaj brane pod lupę, no to oczywiście są tutaj wymienione, możesz sobie zatrzymać i na spokojnie się z tym zapoznać. Zresztą daj znać w komentarzach, jakie miałeś ostatnie doświadczenia właśnie z tego typu sytuacjami. Lećmy sobie dalej. Inflacja mocno w górę. Znów przekracza cel NBP. Po jednorazowym spadku w grudniu inflacji CPI w styczniu mocno wzrosła i powróciła powyżej celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego. Tym razem ekonomiści zostali zaskoczeni nieoczekiwanie silnym wzrostem cen. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu tego roku w porównaniu ze styczniem ubiegłego roku wzrosły o 2,7%, wynika z komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego. Względem grudnia koszyk cen dóbr konsumpcyjnych podrożał aż o 1,2%, czyli widzimy, że dosyć ciekawie. Na uwagę zasługuje nie tylko duża rozbieżność danych z GUS z rynkowym konsensusem, ale przede wszystkim potężny skok cen w relacji miesiąc do miesiąca. Po raz ostatni tak wysoką dynamikę CPI miesiąc do miesiąca odnotowano równe 10 lat temu, gdy także wyniosła ona 1,2% miesiąc do miesiąca. Aby zobaczyć wyższy odczyt, należałoby się cofnąć aż do stycznia 2000 roku. No to ciekawe, jakie będzie posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej w marcu. Czy doczekamy się jakichkolwiek zmian stuprocentowych? Daj znać w komentarzu, co ty uważasz. Lećmy sobie dalej. Polska z rekordową nadwyżką w handlu zagranicznym. W 2020 roku Polska odnotowała rekordową nadwyżkę w handlu zagranicznym towarami. Wzrost napędzała sprzedaż do Niemiec i spadek zakupów z Rosji. Jak wynika z danych GUS, eksport z Polski liczony w europejskiej walucie spadł co prawda o 0,3%, ale import zmniejszył się jeszcze mocniej o 4,8%. Sprzedaż za granicę sięgnęła ponad 237 miliardów euro, a zakupów na rynku międzynarodowym ponad 225 miliardów euro. W efekcie rekordowa była nadwyżka w handlu towarami, wyniosła aż 12 miliardów euro wobec niewiele ponad miliard euro rok wcześniej. Czyli pięknie, lećmy sobie dalej. Obligacje oszczędnościowe schodzą jak świeże bułeczki. Wracają obawy o inflację. Oszczędności zamożnych Polaków szybko rosną, a wraz z nimi popyt na obligacje detaliczne Skarbu Państwa. W ubiegłym miesiącu na ich zakup przeznaczyliśmy drugą najwyższą kwotę w historii, czyli widzimy naprawdę, naprawdę konkretnie.
Pandemia szkodnika i obostrzenia sprawiły, że mamy mniejsze możliwości wydawania pieniędzy na bieżące zachcianki oraz chętniej oszczędzamy środki na czarną godzinę. Widać to w danych o depozytach bankowych gospodarstw domowych, które w ubiegłym roku zwiększyły się o blisko 100 miliardów złotych. Widać także w statystykach sprzedaży obligacji detalicznych Skarbu Państwa. W styczniu w rządowych papierach ulokowaliśmy aż 3,16 miliarda złotych. To drugi najwyższy wynik w historii, o ponad 1/4 więcej niż rok temu. Większą popularnością obligacji oszczędnościowych cieszył się tylko w kwietniu ubiegłego roku, gdy Ministerstwo Finansów zapowiedziało znaczące pogorszenie oferty od maja, no to ten kapitał jakby wędrował na nasz parkiet. To dopiero by się działo, tak zapraszamy. Lećmy sobie dalej. Cóż tutaj mamy? VRG, czyli dawna oczywiście Wistula Grupa, spodziewa się w 2021 presji na marże. Grupa VRG spodziewa się w tym roku jeszcze presji na marże, a powtórzenie wyniku netto z 2019 roku może być dużym wyzwaniem. Poinformował PAP Biznes przedstawiciel zarządu. Spółka jest zadowolona z pierwszych 2 tygodni po wznowieniu handlu. No to zobaczymy, jak tam na kursie. Lećmy sobie dalej. Mercor zanotował w trzecim kwartale wzrost zysku o 26%. No to dosyć ciekawie. Mercor odnotował w trzecim kwartale roku obrotowego 2020-2021 wzrost zysku netto o 26% rok do roku do 8,8 miliona złotych, przy niższym o 6% przychody ze sprzedaży, które wynosiły 96,9 miliona złotych, podała spółka w raporcie kwartalnym. Mercor ocenia, że szczególnie istotna w działalności grupy będzie dyscyplina kosztowa, zwłaszcza w zakresie kosztów produkcji, sprzedaży i ogólnego zarządu. Lecimy sobie dalej, patrzmy, cóż tam mamy. PGE Dystrybucja przyłączyła blisko 100 tysięcy mikroinstalacji w 2020 roku. No to hit. PGE Dystrybucja przyłączyła do sieci w 2020 roku blisko 100 tysięcy mikroinstalacji, ponad 2 razy więcej niż w 2019 roku, podała spółka w komunikacie prasowym. I to naprawdę konkret. Zdecydowanie największym zainteresowaniem cieszyły się mikroinstalacje fotowoltaiczne, których na podstawie złożonych zgłoszeń PGE Dystrybucja przyłączyła w ubiegłym roku blisko 100 tysięcy, a ich łączna moc wyniosła 612 MW, tak więc mega, mega konkretnie. Lecimy sobie dalej. Orlen przejął farmę wiatrową Kanin o mocy 20 MW, tak więc Orlen wchłania wszystko. Jak widzimy, farma działa od 2012 roku, składa się z 8 turbin o mocy 2,5 MW. Każda i zlokalizowana jest w obszarze działalności Energa Operator. I lećmy sobie dalej. Farmur optymalizuje moce produkcyjne w zakresie hydrauliki siłowej i likwiduje oddział Zabrzu. Część procesów produkcyjnych związanych z obszarem hydrauliki siłowej zostanie przekazana do oddziałów w Gorlicach, natomiast pozostała produkcja w Zabrzu zostanie wygaszona. Tak więc jeżeli rozgrywasz tutaj Famur na bieżąco, no to koniecznie trzeba patrzeć, co tam ciekawego się dzieje na kursie. Lećmy sobie dalej. Photon Energy chce zwiększyć portfel projektów w Polsce. Popatrzmy. Photon Energy chce w tym roku zwiększyć portfel projektów fotowoltaicznych w Polsce. Poinformowali przedstawiciele spółki, ale chyba coś pamiętam, że oni już informowali o tym cały czas gdzieś w ubiegłym roku. Obecnie w Polsce Photon Energy ma projekty o mocy ponad 20 MW. I lećmy sobie z kolejnym newsem. No to jest news dosyć ciekawy, bo chyba spodziewaliśmy się zupełnie innej sytuacji, innego obrotu sytuacji, innej wydarzeń, które dzisiaj akurat mają miejsce. No ale niestety właśnie rynek, to jest piękno rynku, że cały czas potrafi zaskakiwać. One More Level w dół, poprzez zamieszanie wokół Ghost Runnera. Popatrzmy. Świetnie przyjęta gra. Ghost Runner miała stanowić silny impuls finansowy dla jej producenta, czyli notowanego na New Connectie One More Level. Teraz firma jednak informuje, że powstał problem z rozliczeniem tantiem. Zarząd One More w dniu 28 października ubiegłego roku poinformował, że szacunkowe przychody osiągnięte ze sprzedaży gry Ghost Runner przekroczyły w dniu premiery, to jest 27 października ubiegłego roku, kwotę 2,5 miliona euro, co oznacza pokrycie ze sporym zapasem kosztów poniesionych na produkcję gry. To zresztą nikogo nie zdziwiło. Ghost Runner zawojował listę bestsellerów i otrzymał bardzo pozytywną recenzję. Do końca 2020 roku sprzedano ponad 500 tysięcy sztuk, co oznaczało przekroczenie zakładanego poziomu sprzedaży o 25%. Problem polega jednak na tym, że jak wskazuje zarząd One More, w najnowszym raporcie do dnia 15 lutego już tego roku spółka nie otrzymała miarodajnych i ostatecznych danych o wynikach sprzedaży z okresu kończący się 31 grudnia 2020 roku oraz rozliczeniu kosztów gry, umożliwiających oszacowanie ewentualnego przychodu spółki z tytułu tantiem za wspomniany okres. W szczególności spółka nie otrzymała oficjalnej informacji o przychodach z komercjalizacji gry w okresie od dnia jej premiery do zakończenia 2020 roku, wskazano w raporcie bieżącym. Czyli ciekawie. No i dzisiaj oczywiście mamy sytuację dosyć ciekawą pod kątem wyprzedaży na One More. A jak mocne, to zaraz zobaczymy sobie już w szczegółowych zestawieniach.
I zobaczmy, co ciekawego na świecie się dzieje. Ropa po otwarciu luką widzimy wzrostową 63 31 centów za baryłkę. Jeżeli chodzi o DAX-a, również ciśnie do góry, chociaż delikatnie, 14 112 punktów. S&P 500 na nowych historycznych szczytach, 3950 punktów, tak więc stany są niepowstrzymane i gnają do przodu nieustraszeni. Popatrzmy sobie, Nasdaq również ciśnie do góry, 13 858 punktów, srebro również do góry 27,5 dolara za uncję, złoto w korekcie 1819 dolarów za uncję i waluty do złotówki, frank się wycofuje, chociaż jeszcze na plusie 4,14, euro spada 4,47, funcik w zawieszeniu 5,13 i dolar również spada 3,69. WIG20 dzisiaj na zielono i zaraz w szczegółach zobaczymy, czyja to zasługa. I lećmy teraz z tym na szybko, żeby zobaczyć, co ciekawego dzieje się na rynku krypto. Bo tutaj oczywiście cuda się dzieją. 93 indeks strachu, a wręcz chciwości, cały czas ekstremalny. Widzimy, że szalona hossa na rynku krypto trwa. Bitcoin śliznął się w weekend o zaledwie, bardzo niewiadomo, brakło do 50 tysięcy dolarów za sztukę. W tym momencie jest to 47 847 dolarów za sztukę i w ciągu doby widzimy, że 1% korekta. Ethereum za to przekroczyło 1802 dolary za sztukę i 74 na plusie. Widzimy, że z czołowych projektów jeszcze, które są chyba wszystkim doskonale znane, Polkadot już praktycznie dochodzi blisko do 30% i 10% dzisiaj do góry. I jeżeli chodzi o największe zmiany w topowej setce tych czołowych projektów na świecie, to Lina, jakiś cudowny projekt, jak widzimy, 10 630%, tak więc jakiś kosmos. Jak wiesz, co to jest, to oczywiście daj znać w komentarzu. Kusama 37, Bitcoin Gold 34, Icon 22, Digibate 21 czy 2086 Dash. To są te największe wzrosty, czyli widzimy, że puchnięcie i szalona hossa na rynku krypto oczywiście trwa i zobaczmy na ruchy korekcyjne. Ravencoin traci 10%, Waves 9,43, Golem 8,28, Elrond 6,99, to są te największe spadki. I jeżeli jeszcze nie masz narzędzia albo zastanawiasz się, żeby zdywersyfikować swój portfel i rozważasz cyfrowe waluty, no to tutaj w prawym górnym rogu podwieszam Ci właśnie giełdy, z których sam osobiście korzystam. Bitbay, jeżeli potrzebujesz rozgrywać rynek krypto do złotówki. Binance, największa i najlepsza giełda krypto na świecie, jak dla mnie. Dzisiaj przypominam dla wszystkich uczestników portfela krypto, że weszło nowe nagranie. I lećmy sobie już teraz, żeby podsumować na spokojnie właśnie dzisiejszą sesję, dosyć ciekawą sesję na GPW. Zobaczmy, co ciekawego rynek nam zgotował w dniu dzisiejszym i jak to właśnie wygląda na poszczególnych zestawieniach. Przypominam, że możesz zgłaszać pod lupę przez najbliższe dwa tygodnie, będziemy oglądać zgłoszone przez Ciebie spółki, czy to do hitów Newconnectu, czy też hitów WIG-ów. Mamy dzisiaj zgłoszenie, popatrzmy, Michał nam dorzuca CFI do listy obserwowanych, tak więc zobaczymy po długiej konsolidacji, zobaczymy, czy coś ciekawego będzie się dziać, tak więc dzięki za zgłoszenie. Mieliśmy jeszcze jeden, ale już nie zdążyłem zrobić screena, tak więc tutaj już na spokojnie mamy oczywiście Medicalc, zdążyłem dodać. Tak więc lećmy sobie z podsumowaniem tego dzisiejszego dnia, jeżeli chodzi o GPW. Popatrzmy, Czarnków zblokowany. Nie wiadomo czemu i dlaczego, ale jak wiesz, oczywiście daj znać w komentarzu. 56% do weryfikacji na plusie, Delco 7,34%, Pamapol 6% i w odwrocie Tarczyński 7,3%, MBWS 2,98%, liderzy obrotu Excellence 5% do góry, prawie 3 miliony obrotu i Boruta również 3% do góry i prawie 3 miliony obrotu. Jeżeli chodzi o hity, to z ubiegłego tygodnia widzimy, że Ackerman bardzo ładnie do góry, 15% do góry, KK Herbal 8%, Infoscan kontroluje wzrosty prawie 7% do góry, Brask bez zmian, liderem obrotu zdecydowanie Infoscan, tak więc no pięknie tutaj się dzieje, bańkę 100. Jeżeli chodzi o hity Newconnectu z tego tygodnia, no to Medicalc dzisiaj ładnie również 6%, no i CFI 18%, więc gratuluję i oczywiście będziemy bacznie śledzić przez te najbliższe dwa tygodnie. Jeżeli chodzi o spółki dywidendowe, widzimy, że Atlanta 3% do góry, Synectic prawie 4% i firma 88%, Krec 1,92% na minusie, a jeżeli chodzi o pogromców, to w dniu dzisiejszym widzimy, że Beard 7,84% na plusie, Inogen 5,47%, a w odwrocie mamy Hemp, który obrywa aż 15%, Medcam 6,32% czy MBF Grupa 5%, liderzy obrotu Mercator 16 milionów, 11,5 prawie, Inogen, Neuka 5,300. Jeżeli chodzi o budownictwo, w dniu dzisiejszym Polimex 14 ponad procent, Hercules ponad 12, Trakcja ponad 11% i z drugiej strony najmocniej obrywa Dekora 1,82% czy Unibep 1,67%, ale tu już jest kosmetyka, jak widzisz, bardzo delikatne korekty. Jeżeli chodzi o obroty, Polimex dzisiaj eksplodował na ponad 14% obrotu, 14% wzrostu i 20 ponad 2 miliony obrotu, tak więc naprawdę bardzo ciekawa sesja. Budimex delikatna korekta i 8 milionów obrotu. Na nieruchomościach zerknijmy sobie Lokum 4,62 do góry, Towerin 3,72, a w odwrocie widzimy Plaza Center 4,92,
Devinvest 3,83, liderzy obrotu Develia 653 513, Dom Development. Lecimy sobie teraz z gamingiem, popatrzmy, że w dniu dzisiejszym Atomic Jelly, nasz niedawny debiutant, prawie 13% do góry, The Dust 9,37, Moonlight 8,13, Uni 5,86 i to jest tyle, jeżeli chodzi o jakieś większe wybicia, jeżeli chodzi o gaming. Popatrzmy, no mamy tego mnóstwo, wiemy, że tych spółek cała plejada jeszcze czeka, by debiutować w tym roku na parkiecie. Widzimy, że najwięcej traci Surfland, ponad 10%, Punk Pirat 6,67, Wonmore 6,55, tak więc no, końcówka lepsza niż to miało miejsce w trakcie sesji. Skinwalled 5,61, Shockwork 4,22, a liderzy obrotu CD Projekt, który dzisiaj do góry 2,66, 270 równie złoty za jedną akcję, 72 miliony obrotu, 11bit 5% do góry i ponad 12 milionów obrotu, TS Game 9600, ponad wyżej 2,5 miliona Playway i powyżej banieczki One More, Blooper Movie Games i Creepy Jar. Sam indeks, który rozgrywał longi, to na kontrakcie oczywiście były w grze, 3,40 na plusie, ponad 30 tysięcy punktów, dokładnie 351 na końcówce. Jeżeli chodzi o banki, dzisiaj piękna zieleń, nikt się nie włamał, czyli widzimy dosyć mocną sesję wzrostową, jeżeli chodzi o banki. Mbank, przepiękna sesja, 7,37 do góry, Santander 6,27, PKBP 4,70, Millennium 4,66, Santander 4,32, czyli mamy przepiękną sesję wzrostową na bankach. No i pytanie, po co to? Tak więc jak wiesz, to oczywiście wyraź swoją opinię w komentarzu. I jeżeli chodzi o to, co się dzieje pod względem wzrostów na indeksie, to mamy 5038 punktów, bariera 5000 punktów jest przekroczona, 3,92 na plusie. Jeżeli chodzi o obroty, 72 miliony PKO BP, PKO SA 41 milionów. I zobaczmy sobie liderów OZE. Dzisiaj Figen eksplodował 38% do góry, ML System pięknie do góry, kontynuuje rajdy wzrostowe, tak więc super, cieszę się bardzo, 20% do góry, Ackerman 15% do góry, Columbus 9,28, Remersonal 8,83 i w odwrocie, jak widzimy, Letus 4% na minusie, Thermo 4% i jeszcze tylko 3 spółki, Berg Holding, ZNC Baton i Unimot. Liderzy obrotu to MS System kosmiczne, 36 milionów, tak więc widzimy, że grzanie obrotu na MS System, ale dzisiaj już widzimy, że jednak ten popyt przejął kontrolę. Columbus 3 miliony 900 i 9% do góry, PEP 2400 i tak to właśnie wygląda. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje na kolejnym zestawieniu, to mamy indeksy, widzimy, że WIG Banki dzisiaj liderem wzrostów 3,92, Games 3,40, Górnictwo 3,17, sam WIG 20 dzisiaj ładnie do góry 1,95, 1974 punkty, SWIG 80 następny w kolejce 1,46 na plusie 17,961 punktów i MWIG 40 również ładnie 1,25, 4,287 punktów. Jak widzimy, na minusie mamy Moto 73 setne, 72 setne, leki i jeszcze tylko C, Ukraina i spożywka. Wszystko dzisiaj ładna zieleń, tak więc mam nadzieję, że u Ciebie w portfelu również. Popatrzmy, liderem wzrostów przepięknie, JTSW zamyka się powyżej 40 zł, czy dokładnie 41, 6,69 na plusie. Tak więc przypominam, że my już jesteśmy na VIP-ie, grzejemy to. Od kiedy było to wejście? Z koniec ubiegłego roku, tak? Czy nawet jeszcze wcześniej. Tak więc te pozycje oczywiście pracują, piękne wyniki nam są, tak więc JTSW było bardzo ciekawe do rozegrania. Santander 6,27 na plusie, PKO BP 4,70, Lotos 3,78, KGH 2,93, Alior 2,77 i jeżeli chodzi o odwrót, to widzimy, że dwie spółki na minusie, PGE 3 setne i 14 setnych Allegro. Jeżeli chodzi o obroty, dzisiaj Allegro jest liderem, 145 milionów, KGHM 89 i PKO BP 72, tak więc no popatrzmy, jak daleko mamy CD Projekt, bardzo daleko, to jest aż niepodobne do CD Projektu, żeby był aż czwarty w kolejności, jeżeli chodzi o obrót na WIG 20, no to jest dosyć niespotykane. Jeżeli chodzi o MWIG 40, zobaczmy sobie, co tutaj ciekawego się dzieje. Liderzy wzrostu to jest Mbank 7,37, 11bit, piąteczkę, Millennium 4,66, TS Games 4,59, czyli widzimy, że inwestorzy dzisiaj uskrzydleni tą pierwszą sesją na GPW i pewnie nowymi szczytami w Stanach. Asseco SE 2,68, CN Pharma 2,67, a liderzy obrotu to Mercator 16 milionów 212, 11bit, Mbank 11 i Kruk bardzo podobnie. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje na SWIG 80, czyli małe spółki, zerknijmy sobie, że w dniu dzisiejszym, popatrzmy, najwięcej rośnie MS System 20,5%, Polimex 14,69, Trakcja 11,51, R22 7,58 i w odwrocie, jak widzimy, mamy Alim Games 3,23, Avatar 2% i jeżeli chodzi o liderów obrotu, to ML System 36 milionów i 22 Polimex. Lećmy sobie z New Connectem, popatrzmy, kto był dzisiaj liderem. Dzisiaj CodeBank, dzisiaj zdecydowanym liderem, zblokowany 82%, również Klon do weryfikacji 66, czy Czarnków 56 również. W największym obrocie mamy Figen, Eurostack również w największym obrocie, czy na przykład Investco
33, ATC Cargo 21 na przykład. Cóż jeszcze tutaj mamy? No mamy piękne dwucyfrowe, jak widzisz, możesz sobie zastopować, przebaczyć, piękne wzrosty. Jeżeli chodzi o Atomic Jelly 12 na przykład, czy Ackerman 15 pod względem obrotów, też się nam wyróżnia, czy SFD również 12% pod względem obrotów i mamy tego naprawdę, naprawdę sporo. Tak więc zieleń dzisiaj gości również na New Connectie, tak więc pochwal się koniecznie, co tam ciekawego dzisiaj zwojowałeś na tym rynku i popatrzmy sobie z drugiej strony, co się dzieje. Jeżeli chodzi o ruchy korekcyjne, bo pamiętaj, że ryzyko oczywiście rozgrywania rynku New Connect jest olbrzymie, no i widzimy na przykład to na przykładzie Lobokana 25% w dół, prawie ponad 2 miliony 900 obrotu, potem R Finance mamy 23% w dół, na przykład Hamburger również obrywa 17,95%, czy na przykład Cannabis obrywa 17%, tak więc no, takie dynamiczne spadki na rynku oczywiście mogą mieć miejsce. Hemp obrywa również 15% i właśnie tak to wygląda. Jeżeli chodzi o obroty, to zerknijmy sobie, że jeżeli chodzi o liderów, to w dniu dzisiejszym zdecydowanym liderem na obrocie jest Inogen, ponad 11 milionów Columbus, 3900, 2900 Excellence, Bruta 2900, 2900 Labo, czy BB Invest również powyżej dwóch banieczek i powyżej banieczki mamy Bleed, Hemp, One More Blueber, Movie Games, Infoscan i Creepy Jar. Lecimy sobie z Wigiem, teraz indeks szerokiego rynku, zerknijmy sobie, co tutaj ciekawego się dzieje. Widzimy, że L-budowa dzisiaj eksplodowała wręcz, tak więc jestem ciekawy, pod co ta L-budowa w ogóle rośnie. Jeżeli oczywiście znasz historię L-budowy, to możesz się sam do tego odnieść, pod co to w ogóle puchnie i uzasadnić przede wszystkim to puchnięcie. Fon 50% również zblokowane, ale mam nadzieję, że zaraz będziemy widzieć w statystykach. Kolejna spółka 35, Invista 23, Comperia 22, 20 ML System, CFI 18, 14, Polimex, Kinopol 13, 12, Hercules, Suwar 11, 11, Trakcja, Altus, TFI 10 i SilverX 10%. To są te największe wzrosty, tak więc dwucyfrowych wzrostów nawet na szerokim rynku dzisiaj nie brakuje. Przepiękna sesja. Dzisiaj obroty delikatnie powyżej miliarda, dokładnie miliard 6 289 781 zł. Jeżeli chodzi o transakcje, akcji zawartych 123 114 sztuk. L-budowa dokładnie skończyła dzień z wynikiem plus 33,15, FON 31,58 i kolejna spółka w kolejności 27. Tak więc to są te największe wzrosty, jeżeli chodzi o dzisiejszą sesję. Zobaczmy sobie z drugiej strony, co ciekawego się dzieje. Jakie mamy korekty? Dzisiaj Impera obrywa 10% na minusie, Patentus 8,70, Forfun Media obrywa 8,63. Na większym obrocie również na przykład MOL obrywa 4%, 1,5 miliona obrotu, czy tutaj na przykład mamy Skotan i Yaling Games powyżej 3% na większym obrocie, ale to są takie kosmetyczne. Dzisiaj widzimy, że zieleń jednak króluje, jeżeli chodzi o nasz dzisiejszą sesję na parkiecie, tak więc bardzo ładnie. Widzimy, że liderów obrotów mamy niezmiennie, jeżeli chodzi o WIG20, tutaj rozdają karty. Nie mamy nikogo, który by tutaj chciał wejść i zagrozić tym czołowym spółkom. Zobaczmy sobie jeszcze, bo pamiętajmy, że w poniedziałek rusza głosowanie tradycyjnie, w którym współdecydujesz o tym, co zobaczymy. Tak więc przechodzę na kartę społeczność i zobaczmy, co tam ciekawego mamy w tym głosowaniu i co będziemy zastępować. I oczywiście już mamy 121 głosów, tak więc zapraszam Cię, abyś tutaj wbił i oddał swój głos, no bo będzie, myślę, że dosyć ciekawa walka. Jaki przegląd zobaczymy w sobotę zamiast banków? I widzimy, że walka się zaczyna już konkretna, bo OZE mamy 29%, zostawić banki 31% i coś mi się wydaje, że tutaj starcie będzie dosyć konkretne. I jeszcze dodatkowo dla urozmaicenia wrzuciłem budownictwo, energię, paliwa, czyli wiemy, że w skład tych indeksów wchodzą również ciekawe spółki, no to myślę, że jak teraz o tym usłyszałeś, no to będziesz miał ciężkie orzech do zgryzienia, co tutaj ciekawego wybrać. Tak więc zapraszam Cię na kartę społeczność, oddaj swój głos. Jak jesteś tutaj pierwszy raz, to również oddaj głos na pozostałe nasze ankiety i tutaj Cię serdecznie zapraszam. Tak więc pozdrawiam Cię serdecznie, daj znać w komentarzu koniecznie, jak tam ciekawego dzisiaj udało Ci się na rynku złapać, bo ta zieleń naprawdę wygląda optymistycznie, piękna sesja, oby te wzrosty oczywiście utrzymały się do końca tygodnia, do końca miesiąca, żeby już tak naprawdę można było wpaść w taki wir pędzącego rynku już do końca wiosny. Zobaczymy, czy tak będzie. Trzymajmy za to kciuki. Nowe szczyty w Stanach. Zobaczymy. Dopóki nie będzie strachu, dopóki nie będzie paniki. Nadzieja zawsze na rynku jest. Trzymaj się. Hej.